Udział w powszechnym spisie ludności, który rozpocznie się już 1 kwietnia, jest po raz pierwszy w historii polskiej statystyki obowiązkowy. Tym razem podstawową formą będzie tak zwany samospis internetowy. Każdy z nas po uwierzytelnieniu unikatowym hasłem na własnym komputerze lub urządzeniu mobilnym będzie wypełniał rubryki statystyczne, a wykorzystywana aplikacja będzie na bieżąco sygnalizować, czy robimy to prawidłowo. Problemem nie będzie brak komputera z łączem internetowym. Miasto wyznaczyło trzy punkty, w których udostępni potrzebny sprzęt. W holu Urzędu Miejskiego i w dwóch filiach Biblioteki Publicznej przy Klonowej oraz przy ulicy Północnej będzie można Dokonać realizacji obowiązku spisowego. Obywatele, którzy nie posiadają wystarczających kompetencji cyfrowych, będą korzystać z alternatywnych metod. Informacji udzielą w drodze wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego. Nie muszą poszukiwać kontaktu z rachmistrzami. Ci odnajdą ich sami.